No witamy serdecznie, popatrzcie, ulica Bałtycka, Poprzeczna, to tutaj na tym skrzyżowaniu w Unieściu, tam za tym lasem jest, kochani, morze, natomiast my mamy swój orlik i podążamy w tej chwili z szawełkami na zabawę. Słuchajcie, no mamy dla Was niespodziankę, niecałe 7 km stąd w miejscowości Łazy odpoczywa Łuki z rodziną. Tak, tak, ten sam nasz Łuki, kochani, nasz przyjaciel, z którym Gutek tyle lat trenował. Słuchajcie, ten sam, który ostatnio nagrywał z nami odcinki na Kruszyn Arenie. Ten sam, z którym się przyjaźnimy od naprawdę bardzo, bardzo dawna. Nagrywaliśmy odcinki Turbo Kozaczków na odcinku. Natomiast dzisiaj zobaczcie, jakie niesamowite spotkanie. Spotykamy się, kochani, w miejscowości Unieście zachodniopomorskiej. Jesteśmy nad morzem. Słuchajcie, ja robię teraz króciutkie wejście. Zobaczcie, jaki świetnie oblegany orlik. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, ile piłkarzy w różnym wieku, także myślę, że na pewno jakąś gierkę zorganizujemy. Zobaczcie, Łuki już świetnie z chłopakami muci. Siema Łuki, welcome! Cześć chłopaki, witamy! Słuchajcie, kochani, widzę sporo piłek, chłopaki już są w trakcie meczyku, zaraz coś pokombinujemy, kochani, może się dołączymy, na razie nie będziemy im przeszkadzać, natomiast... No chwała za to, że tego typu miejsca, kochani, są wszędzie w całej Polsce. Nie jest to pełnowymiarowy orlik, nie ma dużych bramek, ale zawsze, zobaczcie, poruszać, pobawić się można. Są to bramki 3x2, czyli typowe bramki do piłki ręcznej, kochani, natomiast często wykorzystywane do grania w piłę. Ja Wam muszę powiedzieć, że kiedy byłem mały, kiedy ja dorastałem, to my mogliśmy tylko pomarzyć o takich orlikach. Słuchajcie, tego typu boiska były tak naprawdę gdzieś tam po niemieckiej stronie, takie rzeczy się słyszało, widziało zdjęcia, natomiast my doskonaliliśmy, kochani, nasze umiejętności piłkarskie, no może nie na takich kamieniach, ale na, często na wydeptanym piasku, często, kochani, na w asfalcie. Proszę, Gutek, nawet nie wiem, kiedy się wkomponował, już są razem w drużynie z Łukim, proszę bardzo. Mamy Łukiego, mamy Gutka na boisku. Słuchajcie, tam Kudełek się rozgrzewa ze swoją piłą Chelsea, natomiast zaraz, myślę, zrobimy jakieś zorganizowaną zabawę. Słuchajcie, może jakieś składy się powybiera, może wskoczy nam, słuchajcie, meczyk. W każdym bądź razie, kochani, zawsze wieczorkiem widzę orlik. Chłopcy, którzy tutaj, kochani, widzę, wypoczywają z rodzinami, a może lokalnie tu mieszkają, no ciężko mi powiedzieć, nie znam brygady, w każdym razie Gutek jest, Gutek po odbiorze, wyszuka Łukiego, poobserwujmy to chwilę, kochani, no chłopcy są sporo młodsi od kolegów, z którymi mogą się tutaj bawić, natomiast no mimo wszystko, jak wiecie, większych zahamowań chłopaki nie mają, potrafią pograć, potrafią bez obawy piłeczkę odebrać. Ja jeszcze w ramach takiej ciekawostki Wam powiem, że Gutek na obozie Polish Soccer Skill właśnie pracował, kochani, z... Dziewczynki, odejdźcie, bo ktoś krzywdę Wam zrobi. Biegną chłopaki, zobacz, duże chłopy biegają. Nie daj Boże, połamią Wam łapki. Słuchajcie, a szkoda, bo to jeszcze połowa wakacji. No wiesz, jak jest, no. Każdy, kto wie, żeby się wywrócił, to by się położył. Natomiast takiej pewności nie mamy, a przed chwilą katastrofą pachniało. W każdym bądź razie, słuchajcie, no, chciałbym Wam powiedzieć, że właśnie na obozie w Wałczu kilka dni temu, na obozie Polish Soccer Skill, kochani, no Gutek właśnie poprzez świetnie wykonane testy trafił do grupy B1, a grupa B1, no właśnie mniej więcej, słuchajcie, tej wielkości chłopy, także muszę powiedzieć, że troszkę popracował, słuchajcie, z takim starszym rocznikiem, był bardzo z tej pracy zadowolony, dlatego że jak wiecie, Gutek to taki bardzo dojrzały piłkarz, kochani, lubi grać piłą, my go dosyć często, kochani, do starzyńskiego Filipa porównujemy. Myślę, że jak na jego 10 lat, to nie jest to jakby porównanie na wyrost, kochani, dlatego że świetnie gra piłą, ma fajny przegląd pola, potrafi też uderzyć z daleka. No, jak przyglądam się Filipowi, kochani, i jego grze, to tak to może wyglądać. Słuchajcie, piękna prostopadła piła, chłopak go zaczepił, spóźnił trochę.
No, trzeba uważać, Gutku, dlatego że tutaj część chłopców to amatorzy, w sensie nie trenują nigdzie na co dzień, także tu jest tak zwany troszeczkę streetball, czyli taka podwórkowa piła, kochani. Natomiast no, taka piła wymaga też troszkę szacunku, ale przede wszystkim innego grania. Tutaj troszkę takiego grania technicznego można się obawiać. W każdym razie cały czas jakby jestem tutaj z wami tytułem wstępu. Za moment, słuchajcie, chwilę porozmawiamy z chłopakami, zaraz ustalimy, kto jest na urlopie, kto tutaj w Unieściu mieszka. Być może zrobimy jakieś fajne składy. Przyznam szczerze, że sam bym też pobiegał za piłą i się poruszał, także może dzisiaj właśnie zamiast jakichś naszych wygłupów, kochani, orlikowych, zagramy po prostu sobie meczyka, dlatego że jest naprawdę nas tutaj sporo. Natomiast obiekt w Unieściu, zobaczcie, kochani, skupia też po tamtej stronie pasjonatów, widzę siatki, odbijają piłę, są koszykarze, rzucają do kosza. Także szacunek dla tych wszystkich, którzy właśnie wypoczywają na urlopie aktywnie. Dlatego że no, wypoczynek to nie zawsze, kochani, zalec na ręczniku i przeleżeć, słuchajcie, cały dzień. Aczkolwiek jak ktoś prowadzi bardzo aktywny tryb życia, kochani, to tego typu urlop też jest potrzebny. Także myślę, że troszkę mają za ciasno chłopaki, ale jak na podwórkowe granie, na taki streetball, tam pamiętam, u nas przynajmniej była zawsze wolna Amerykanka. Słuchajcie, Łuki próbuje tutaj, słuchajcie, bez respektu czarować chłopaka. No, nie udała się ta sztuczka. Starszy kolega nie dał się na tą sztuczkę nabrać. W każdym bądź razie, kochani, no wielką niespodzianką jest dla nas wizyta Łukiego tutaj. Dziękujemy, Aga, Rysiu. Tutaj stoją, rozmawiają z mamcią, to rodzice Łukiego. Dziękujemy, że przywieźli Łukiego tutaj, dlatego że Łuki z Gutkiem to są przyjaciele, kochani. Oni praktycznie od pierwszego treningu w życiu są razem. Przypominam, kiedy szkółka rozpoczynała w Bolesławcu działalność w 2011 roku w grudniu. Na pierwszym treningu był wtedy i Gutek, i Łuki. Także zobaczcie, znowu fajna piła rozdana. Znaczy, tak naprawdę nie wiem, kto z kim jest, ale oni doskonale wiedzą, kto z kim. Patrzcie, będzie przegranie. Tak, świetnie, jeszcze raz. No, brawo, piękna akcja. Tak jak wam mówiłem, słuchajcie, Gutek do szukania jest mocno. Co, Guciu, dzidę dostałeś troszkę? Ale poważna dzida? Myślę, że chyba tu trzeba troszeczkę bardziej podwórkowo pograć, Guciu, nie czarować, wiesz? Dlatego, że no, chłopaki nie trenują. Może być sytuacja taka, że chłopaki są tutaj pasjonatami. No, w tego typu zabawie trzeba umieć też nogę odstawić albo w odpowiednim momencie szybko przegrać. Boli nóżka? A gdzie dostałeś dzidę? Na łydkę? Szkoda troszkę, kochani, no ale jak? Z kolana. Z kolana, czyli no, zaczepił cię. Typowa szybkościowa sprawa, słuchaj, no, na szybkości tam zrobiłeś pewien zwód. Chłopak się spóźnił, nie zdążył i zaczepił kolanem. Na pewno nie chciał celowo, widziałem, przepraszał cię 2 czy 3 razy. Natomiast, Gutku, to trzeba rozchodzić, wiesz? Popróbować rozchodzić, właśnie nie dać ostygnąć, wiesz? Próbuj to rozchodzić, słuchaj, być może zaraz się pobawimy. Natomiast końcówkę świetnie zagrałeś, bo kontaktowo, bo rozdawałeś piłę, już nie szukałeś kontaktu. No, musicie, kochani, na tego typu rzeczy uważać. Szczególnie właśnie tacy dobrze techniczni zawodnicy, dlatego że kiedy jesteście mocno techniczni, czyli potraficie tą piłką mocno panować, ta piłka się was słucha, potraficie, kochani, dobrze zakręcić przeciwnikiem, musicie mieć świadomość, że jeżeli ten przeciwnik nie ma odpowiedniej prędkości, czy umiejętności, czy treningu, to często jest spóźniony i wtedy jest atak na nogi, wtedy dostają achillesy, wtedy dostają inne części ciała. W każdym bądź razie my sugerujemy zawsze gdzieś tam, aby tego typu gierki podwórkowe czy zabawowe, nie, nikomu nic nie udowadniać, nie pokazywać, kochani, waszych trików, waszych, słuchajcie, shotów, choć czasami mamy na to ochotę grać wtedy dużo, szybko piłką, kochani, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Trenujesz gdzieś na co dzień? No, trochę. Trenujesz, tak? Słuchajcie, no właśnie kolega mówi, że trochę trenuje. To właśnie był nasz nieszczęśliwy, kochani, zbieg okoliczności, gdzie tam trafiło Gutka. Natomiast no, tak jak wam mówię, no często te wszelkie próby technicznego grania czymś są narażone, może tak powiedzmy, na jakieś kontuzje. W każdym razie, kochani, Łukasz, dawaj tu na piątkę szybciutko. Szybko chodź, przybij piątkę i zaraz zaczynamy granie. A czekajcie, on jeszcze wraca do meczu.
Zaraz ustalimy, słuchajcie, kto ma czasu z pół godzinki, spróbujemy jakiegoś zorganizowanego meczyka zrobić. Natomiast no, mamy tutaj chłopaków w różnych grupach wiekowych, kochani, co za tym idzie, i w różnych umiejętnościach. Natomiast myślę, że jak nie będzie za ambitnie, to pewnie się pobawimy. W tego typu gierkach to ambicja jakby no, warto wyciszyć. Lepiej, kochani, się pobawić, pamiętać, że są wakacje, my rozpoczynamy sezon za kilka dni. Zagłębie, przypominam, Lubin 10 sierpnia rozpoczyna, kochani, pierwszy trening. No, szkoda by było, kochani, gdzieś tam nie wystartować z przyczyn właśnie jakiejś tam kontuzji. Także słuchajcie, mocno stan się wykruszył nam, część zawodników siedzi, część odpoczywa, także ja myślę, że w tej chwili, kochani, spróbuję ustalić, kto chciałby się pobawić w sposób bardziej zorganizowany. Zaraz do Was wracam.